TMSC wznawia produkcję po trzęsieniu ziemi na Tajwanie. Straty są gigantyczne. Daniel Majkowski opracował artykuł 05.04.2024.8.31. Koncern TSMC poinformował o wznowieniu produkcji w swoich fabrykach na Tajwanie do jej przerwania. Firmę zmusiło największe od 25 lat trzęsienie ziemi. W środę uderzyło w lokalizowaną w Azji Wschodniej wyspę, znaczy Tajwan. Do trzęsienia ziemi we wschodnim Tajwanie doszło w środę 3 kwietnia o godzinach porannych. Magnituda według różnych ośrodków badawczych wyniosła od 7,2 do 7,7 w skali Richtera oczywiście, co znaczy, że to najsilniejsze trzęsienie na wyspie od 25 lat. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt budynków. Na skutek trzęsienia wiele firm, których fabryki są zlokalizowane na Tajwanie, musiało czasowo wstrzymać produkcję. Jedną z nich jest koncern TSMC, światowy potentat w produkcji półprzewodników, który dostarcza swoje chipy takim gigantom jak Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia czy Amazon. Istniało więc poważne ryzyko, że wstrzymanie produkcji może doprowadzić do niedoborów na rynku chipów, a to z kolei uderzyłoby w całą branżę elektroniki użytkowej. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia choćby podczas pandemii Wuhan 400. TSMC wznawia produkcję i liczy straty. W czwartek TSMC poinformował o wznowieniu produkcji w fabrykach na Tajwanie. Jednocześnie koncern wstępnie oszacował straty wywołane trzęsieniem ziemi. Wynoszą one około 62 miliony dolarów i obejmują zarówno przerwanie produkcji związane z ewakuacją pracowników, jak i zniszczenia, do których doszło w zakładach TSMC Tajwan oraz Xinzhou. Jak donoszą źródła, które powołują się na serwis DigiTimes, chodzi im o uszkodzenia wafli krzemowych, uszkodzenia rurociągów, złamane belki i kolumny, również pęknięte ściany laboratoriów badawczo-rozwojowych. Na szczęście, jak wynika z oświadczenia, które TSMC przekazał Bloombergowi, nie doszło do zniszczenia najdroższego sprzętu. Chodzi tu o przede wszystkim specjalistyczne narzędzia wykorzystujące technologię EUV, które są kluczowe do produkcji najbardziej zaawansowanych chipów. Tajwan, 4 ofiary trzęsienia ziemi. Trzęsienie na Tajwanie istnieje o magnitudzie 7.2, a według niektórych ośrodków badawczych 7.7 i seria silnych wstrząsów wtórnych należyły do najsilniejszych, jakie nawiedziły wyspę od 25 lat. Naukowcy ostrzegają przed kolejnymi wstrząsami, które mogą wystąpić w najbliższych dniach, powiedział w środę dyrektor Centrum Sejsmologicznego w Tajpej. Wstrząsy wkrótce o magnitudzie 6,5 były odczuwalne również w stolicy Tajwanu, Tajpej. Na niecałą godzinę przestało tam kursować metro. Pojawiły się też przerwy w dostawach prądu. Chińskie media podawały, że wstrząsy były odczuwalne w kilku miastach w chińskiej prowincji Fujian. No i koniec artykułu.
Więc podsumowując, jeżeli TSMC zostałoby uszkodzone, niedobór wszelkiego rodzaju chipów, od procesorów desktopowych do ściśle wyspecjalizowanych chipów, byłby gigantyczny. A te chipy, które obecnie są na magazynach we wszystkich krajach na świecie, zdrożałyby prawdopodobnie od 5 do nawet 10%, albo nawet 10-krotności obecnej ceny. No bo byłyby bardzo pożądane. Zresztą zaobserwowaliśmy to, co było, gdy były ograniczone dostawy chipów w 2020 roku, gdy się zaczęła pandemia choroby Wuhan 400. To po prostu zauważyliśmy to, co się działo. Niedobory chipów do alarmów centralnych, zamków w samochodach, komputerów, lodówek, mikrofalówek, wszelkiego rodzaju sprzętu, elektroniki użytkowej, tak to nazwijmy. To więc powinniśmy się cieszyć, że fabryki TSMC nie zostały uszkodzone, nawet zniszczone, bo byłaby, szczerze mówiąc, byśmy byli centralnie w dupie, i to dosłownie w dupie. Na maksa byśmy byli w dupie. Dlatego zrobiłem ten film, żeby wam uzmysłowić, jak ważne są fabryki chipów komputerowych, procesorów i tak dalej, że dajmy na to, niech będzie tak, że hipotetycznie TSMC zostało na Tajwanie uszkodzone, nie mogą przez miesiąc, dwa, trzy nic produkować, bo tam nawet maszyny zostały uszkodzone. I niech teraz, niech Bóg mi będzie świadkiem, niech teraz wystrzeli flara słoneczna w kierunku Ziemi, tam wyrzut CME, niech padną wszystkie komputery, chipy zostaną zniszczone, satelity spadają z nieba. No to tak naprawdę wracamy z powrotem do epoki kamienia rąbanego i tyle. I byśmy dopiero zgrzytali zębami to totalnie. Więc dlatego powinniśmy się cieszyć, że trzęsienie na Tajwanie było od strony wschodniej, a nie zachodniej. Wszystkie fabryki TSMC na Tajwanie mamy od strony zachodniej, a od strony wschodniej wystąpiło trzęsienie ziemi. Co jest najlepsze, przez środek wyspy Tajwan biegnie pasmo górskie. Nie jest ono wysokie, ale gdyby powstała po wschodniej stronie fala tsunami, to ona, dzięki Bogu, nie przelałaby się przez te góry i nie zalała wszystkiego. Cieszmy się, że tak się to skończyło, a nie skończyło się to gorzej, bo byśmy dopiero byśmy byli w nieciekawej sytuacji. A do zniszczenia fabryk TSMC nie trzeba dużo. Uwierzcie, że powinniście się cieszyć, że zaraz ktoś powie: co ty tam pierdzielisz, jaka tam fabryka, przecież procesory kupuje się w markecie z elektroniką. Tak, a czy wiesz, przyjacielu, przyjaciółko, skąd one tak naprawdę idą i gdzie są produkowane? No to już przeciętnie 10% ludzkości nawet nie wie. No więc takich miejsc jak TSMC jest na świecie bardzo mało. Może w Ameryce jest kilka takich fabryk. Czy na przykład Intel ma fabryki, tak, w Niemczech na przykład i tak dalej, w Polsce też ma się wybudować i nawet na Bliskim Wschodzie też są i tak dalej, bla bla bla. Ale słuchajcie, większość, 90% wszystkich chipów idzie z Tajwanu. Jest takie głupie powiedzenie, wiecie, ten, kto posiądzie Tajwan, posiądzie absolutną władzę nad całym tak naprawdę światem, bo będzie miał wszystkie fabryki TSMC w jednym ręku. Graczy o tą wyspę jest na razie dwóch: Chiny i Ameryka. Chiny i Ameryka, ale wiecie, jak to bywa czasem. Do gry włączają się nieoczekiwani gracze, którzy nagle mają poziom 90. I nagle ci obecni gracze, którzy byli, mieli level 50. I on był super Saiyan 10 aktywacja. No to teraz ci gracze, którzy nowi doszli, to mają hard level, super hard Saiyan 500 aktywacja.
Żarty sobie robię, ale pokazuję wam na takim przykładzie, że no, ten, kto jest silny, ten zawsze wygrywa tak naprawdę. Jeżeli mamy na osiedlu jakiegoś byka, który terroryzuje całe osiedle, to dajmy na to z innego osiedla, na przykład z osiedla północnego albo południowego, dajmy na to, że on jest na środkowym, przyjdzie i jeszcze lepszy koksu, który go obali i przejmie władzę. To tak samo działa w naszym świecie. Największych koksów, jakich mamy na świecie, to są Chiny, Indie, Ameryka. Poczekajcie, dobrze? I Rosja. To są najwięksi koksy. Koksy, największe koksy na ziemi. Tylko żeby jeszcze tymi koksami przewodził odpowiedni człowiek z odpowiednio stabilną psychiką. Wiecie, o mi tu chodzi. Ale tak naprawdę reasumując, powinniście się cieszyć, że fabryki TMSC nie zostały zniszczone, uszkodzone, czy na przykład, nie wiem co tam jeszcze, że pracownicy, naukowcy tych fabryk nie zostali zabici podczas tego trzęsienia ziemi. Oczywiście, powiem tak, współczuję Tajwanowi tych ofiar, które wydarzyły się podczas trzęsienia ziemi. To też jest ważne, że ludzie zginęli, tak. Ale te fabryki też są ważne. Pozdrawiam serdecznie.